16 czas na popołudnie na antenie telewizji Republika. Dużo się dzieje, dużo informacji przyniósł nam dzień. Informacji nie zawsze dobrych i nie zawsze takich, na które byśmy czekali. Informacja sprzed kilkudziesięciu minut, kilkunastu minut w zasadzie. Agencja Reutera informuje, że w trakcie ewakuacji z Kabulu ktoś strzelał do jednego z włoskich samolotów, które odlatywały z Afganistanu razem z uchodźcami, razem z osobami, które chciały się wydostać z opanowanego przez talibów Kabulu. Informacje są niejasne. Wiemy na szczęście, że nic poważnego się nie stało, że samolot nie ucierpiał, nie został strącony, że nie ma ofiar, ale sytuacja w stolicy Afganistanu dalej jest trudna. Dookoła lotniska międzynarodowego w Kabulu cały czas przebywa tłum ludzi. Część z nich ma paszporty amerykańskie, część z nich ma ważne amerykańskie wizy. Także część czeka na ewakuację dzisiaj. Wedle informacji ewakuacja z Afganistanu zwolniła. Jutro ma przyspieszyć czas, jaki pozostał Amerykanom i ich sojusznikom do ewakuowania swoich obywateli oraz tych z Afganistanu, którzy współpracowali z siłami NATO, jest coraz krótszym. Do 31 sierpnia Zachód ma się wynieść z Afganistanu. Taki jest diktum talibów i zdaje się, że Zachód musi się tego posłuchać. Od tego tematu zaczniemy. Gościem popołudnia w Telewizji Republika Krystian Kamiński, troje posłów. Konfederacja, dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Witam serdecznie. I Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wydaje się, że jeśli chodzi o wojskowość i misje polityczne, to i misje zagraniczne, to z racji pełnionej funkcji pan poseł Kownacki ma największe doświadczenie, były wiceminister obrony narodowej. Polska już wysłała ostatni samolot z Afganistanu, więcej pewnie nie będzie. Włosi teraz wysyłają też ostatni, Amerykanie pewnie ostatni wystartuje przed 31 sierpnia. Jak z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, jako kolektywnego Zachodu, wygląda ta ewakuacja Kabulu? Panie redaktorze, sobą wygląda, źle wygląda. Ona jest źle przygotowana, źle zrealizowana, źle przeprowadzona. Nie jest to wina strony polskiej. Można powiedzieć, że my swoją część ewakuacji zakończyliśmy. Jeszcze pomagaliśmy także innym państwom sojuszniczym w wywiezieniu osób, które trzeba było wywieźć z Afganistanu, bo współpracowały z polskimi służbami, z polskim wojskiem. Można powiedzieć, że w tym naszym aspekcie to wypada nieźle, ale gdy patrzymy szerzej, to wygląda dramatycznie, że dowód na to te informacje z dnia dzisiejszego. Ja dziwię się, że tak późno doszło do ataków, trudno powiedzieć, terrorystycznych, państwowych, ataków talibów w okolicach lotniska. Było wiadomo, że to nastąpi. Było wiadomo, że w momencie, kiedy oddaje się tak władzę osobom, które nie są przewidywalne, ta władza będzie wykonywana w taki sposób i także lotnisko, które się znajduje w Kabulu, będzie za chwilę zajęte, czy będzie, jeżeli nie będzie zajęte, to będzie przedmiotem ataku i to niestety kompromituje prezydenta Stanów Zjednoczonych i całą administrację, która przez te ostatnie Panie pośle, miesiące... administrację czy Stany Zjednoczone kompromituje? Trudno powiedzieć Stany Zjednoczone, bo ja mam duży szacunek do Stanów Zjednoczonych, dużą sympatię, ale to tą administrację, tych urzędników, którzy przez ostatnie miesiące mieli czas zajmować się na przykład poprawą relacji z panem Putinem, na przykład dokończeniem gazociągu Nord Stream 2, uwagami w stosunku chociażby do Polski, bo też takie uwagi miały miejsce, nie potrafiła zająć się tym, co z punktu widzenia świata zachodniego, ale także zwykłych Amerykanów jest najważniejsze. Jeżeli podejmuje się decyzję o zamknięciu misji w Afganistanie, stanie, no można oczywiście oceniać w ten czy inny sposób, to należy to przeprowadzić w sposób możliwie kompletny, bez strat i w sposób taki, który nie będzie kompromitował wizerunku tej administracji i armii Stanów Zjednoczonych. Widać, że Joe Biden i jego administracja zajmowała się innymi rzeczami, nie zajęła się tym, co było podjęte już za czasów prezydenta Donalda Trumpa, czyli skoncentrowanie się na prawidłowym, sprawnym, spokojnym przeprowadzaniu ewakuacji swoich żołnierzy, swoich współpracowników
którzy mieli obywatelstwo afgańskie, a także pomocy w ewakuacji także ludzi związanych z sojusznikami. Chociaż decyzję o ewakuacji podjął Donald Trump, pan poseł Krystian Kamiński zajmuje się sprawami międzynarodowymi w polskim parlamencie. Konfederacja zdaje się najgłośniej mówi o tym, że przykład Afganistanu to jest przykład, który powinien nas jako Polskę skłonić do weryfikacji naszej wieloletniej polityki zagranicznej. Dalej tak jest, że zdaniem Konfederacji sojusz ze Stanami przestaje nam służyć, że powinniśmy szukać innych sojuszy, innej architektury bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej. My jako Konfederacja mówimy o polityce wielowektorowej, czyli nie opieraniu się tylko o Stany Zjednoczone. Teraz ta sytuacja na tym poszerzonym Bliskim Wschodzie, jak mówiła Condoleezza Rice, pokazuje, że Stany Zjednoczone nie są już w stanie być jedynym hegemonem na świecie. Otworzyło się wiele nowych frontów i Stany Zjednoczone nie są w stanie, tak jak dotychczas to robiły, być tym jedynym hegemonem, które zapewnia pokój czy bezpieczeństwo poszczególnym państwom. Zresztą, wielowektorowe to jest tak ładne słowo jak geopolityka albo jak wojna hybrydowa. Stawiam się, co to właściwie znaczy, czy ile tych wektorów. Przecież to Rosja jest tym wektorem, który powinniśmy się oprzeć, że Władimir Putin jest tym wektorem, który powinien być nas hołubiony przez naszą dyplomację. To nie znaczy, że mamy zrywać stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, ale równocześnie powinniśmy otworzyć się też na współpracę z Chinami, zacząć próbować dążyć do jakiejś normalizacji ze stosunków z Rosją, czyli przede wszystkim rozmawiać sami z Rosją, a nie poprzez państwa trzecie, rozmawiać naturalnie z Niemcami i pewien balans stworzyć. To jest właśnie ta odpowiedź. No zresztą Stany Zjednoczone w zeszłym miesiącu pokazały, jak to funkcjonuje. W zeszłym miesiącu doprowadziły do końca doktrynę Kissingera o tym, że ma być jeden telefon do Europy. Ten telefon znajduje się w Berlinie, a pierwszy telefon z Berlina został wykonany do Moskwy. My, jeśli nie chcemy, żeby ponad naszymi głowami rozmawiano, to musimy sami rozmawiać, musimy sami się otworzyć i musimy sami doprowadzić do tego, że będziemy takie otwarcie podmiotem, a nie przedmiotem polityki zagranicznej. Jeżeli Afganistan nas skłonić do otwarcia na Rosję, to jak takie otwarcie miałoby wyglądać? No bo coś za coś. Jak rozumiem, Putin ma się z nami spotkać, a my co mamy dać Putinowi w zamian? Powinniśmy przede wszystkim rozmawiać, gdzie mamy pola zbieżne. Chociażby mały ruch w obwodzie kaliningradzkim to jest coś, co można przywrócić. I to jest taki punkt otwarcia. Dyplomacja to nie jest coś, co się dzieje z minuty na minutę. Dyplomacja to jest pewien proces, który dzieje się latami. Skoro przez lata pewne rzeczy zostały zaniedbane, to teraz potrzeba lata, aby pewne rzeczy naprawić. I tak samo jest w stosunku chociażby do Chińczyków. Tak samo jest powrót do normalności, do stosunków z Niemcami. Tak, abyśmy mieli pewne pole manewru i byśmy rozmawiali. Kropki i tą informację o tym otwarciu, wznowieniu ruchu granicznego małego z Kaliningradem. Do tego wrócimy przy okazji rozmowy na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy, jak to się złoży w wizji świata Konfederacji. Tu otwieranie, a tu zamykanie. To będzie dość ciekawe, ale tu zrobimy taki, jak się mówi z angielska, suspense. I zobaczymy, jak to otwieranie ruchu będzie zaraz brzmiało w ustach Konfederacji przy okazji kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Koalicja Polska, PSL, jak się patrzy na ten sojusz polsko-amerykański, bo PSL też potrafił mieć takie no, bardzo prowschodnie ciągotki w swojej polityce zagranicznej. Panie redaktorze, szanowni państwo, no przede wszystkim my nie będziemy się ustawiać, dołączać do chóru tych, którzy chcą zrewidować strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I to wielkim błędem wskazywaliśmy było takie oczywiście bardzo jasne skręcanie i wiązanie się z jednym z prezydentów, panem prezydentem Trumpem, który został wykonany przez ekipę rządzącą w Polsce przed kilkoma laty. To jest oczywiście błędem, natomiast my musimy mieć z obydwoma obozami, czyli republikańskim i demokratycznym, strategiczne relacje i tu nie można nic wyważać. Stany Zjednoczone, prezydentu, kto będzie prezydentem stojącym na czele tego kraju, będą czołowym podmiotem chociażby Paktu Północnoatlantyckiego. Nie możemy o tym zapominać, a więc jednak kluczowym gwarantem dla naszego kraju, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Natomiast no, tu bardzo ciekawa koncepcja polityki wielowektorowej, tylko ja jakoś, jak mówiliśmy o tym, aby zachowywać poprawne relacje z czołowymi krajami Unii Europejskiej i ze Stanami Zjednoczonymi, nie słyszałem specjalnego wsparcia ze strony kolegów z Konfederacji. Mam nadzieję, że to się teraz
zmieni, bo trzeba reagować na taką strategię, którą dzisiaj stosuje Prawo i Sprawiedliwość. I dzisiaj, i wczoraj, i przez kilka ostatnich lat pomachiwania szabelką na wszystkich po kolei, na potrzeby polityki wewnętrznej, to się nie godzi, to nie prowadzi do wzmacniania tej właśnie wielowektorowej polityki. Natomiast na jedną rzecz Jedno dopytam, czy jak się patrzymy na działania Niemiec, Rosji, na stabilność naszego regionu, na Ukrainę na przykład, rok 14, to w jaki sposób wielowektorowa polityka Donalda Tuska i wtedy prezesa Pawlaka albo prezesa Piechocińskiego we wspólnym rządzie wzmacniała stabilność naszego regionu? Przed czym nas uchroniła? Czy uchroniła Ukrainę, czy uchroniła nas przed gazociągiem Nord Stream 1 albo Nord Stream 2? Bo wydaje się, że nie było żadnych efektów tego zbliżenia z Berlinem dla naszego bezpieczeństwa. Zbliżenie z Berlinem, panie redaktorze, nie wiem, czemu ma służyć to sformułowanie. My mówimy o poprawnych relacjach z Berlinem jako jednym z czołowych państw Unii Europejskiej, tak samo z Francją, tak samo z innymi krajami. Trudno mieć lepsze relacje niż Donald Tusk. Donald Tusk, premier rządu, gdzie był PSL, miał już najbliższe chyba z możliwych bliskie relacje i fantastyczne relacje z Berlinem, a mimo to dwie rury pod dnie Bałtyku zostały zbudowane. Panie redaktorze, to o Donaldzie Tusku to najlepiej z samym Donaldem Tuskiem i z Platformą. Mnie trudno się tłumaczyć. Natomiast zwrócę uwagę, że to prawda, pan poseł nie był w Sejmie, w koalicji, pan poseł dopiero wszedł do Sejmu w roku 15, więc pod tym względem stażu parlamentarnego nie ma za sobą historii koalicji z Platformą. No i też Donald Tusk nie jest moim liderem politycznym, natomiast chciałem na inną rzecz zwrócić. W 2013 roku, kiedy był negocjowany poprzedni budżet, chociażby przeznaczony na rolnictwo, wówczas te dobre relacje z Francją czy z Niemcami jako czołowymi krajami również zainteresowanymi rozwojem rolnictwa ich wewnętrznego, krajowego, pozwoliły wynegocjować wtedy dużo większe środki dedykowane rolnictwu niż to jest dzisiaj. Jeśli nie uwzględnimy tego europejskiego planu odbudowy, to wówczas na poszczególne filary tej polityki rolnej wynegocjowaliśmy właśnie dzięki tym dobrym relacjom znacznie więcej. Warto o tym pamiętać. Natomiast dzisiaj, panie redaktorze, a propos Nord Stream, to przecież ja pamiętam, jak PiS 6 lat temu dochodziło do władzy, obiecało, że zatrzyma tą budowę. No, to też rozliczajmy sprawiedliwie. No, PiS obiecywał i jak był Donald Trump, to zablokowanie nie było daleko. Przyszedł demokrata Joe Biden, lewicowiec i budowa ruszyła. Takie też są fakty, chociaż w kongresie obydwie partie głosowały za sankcjami. Wiele osób się dziwi, dlaczego Joe Biden to postąpił tak, jak postąpił. Nawet są całkiem poważne artykuły w poważnej prasie, które sugerują, że być może zaginione laptopy syna Joe Bidena powodują, że administracja ma takie, a nie inne pomogli, że daje takie inne decyzje, ale to już złe języki mówią, nie będziemy takich plotek powtarzać na antenie. Dobrze. Panie redaktorze, otoczenia Donalda Trumpa złe języki też różne rzeczy opowiadały, więc to też wyważmy to. To prawda, ale wtedy nie pojawiały się takie nagrania, jakie chodzą z Hunterem Bidenem. Ale dużo się mówiło i z tej dużej chmury mały deszcz, a tu proszę, wszyscy mówili, Joe Biden jest taki antyrosyjski, a się okazało, że filmiki z jego synem w różnych pozycjach i w różnych sytuacjach fruwają po internecie w jedną i w drugą stronę. Bartosz Kownacki. Dobrze, przejdźmy do kryzysu uchodźczego, ale jeszcze z tym pytaniem o politykę międzynarodową, którą Afganistan siłą rzeczy nam narzuca. Rzeczywiście trudno uciec od takiego porównania, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to kłócimy się z wieloma państwami, nawet z Czechami mamy otwarty konflikt. Czy wyście nie za dużo frontów sobie pootwierali, czy sobie, nam, jako Rzeczypospolitej nie za dużo frontów, żeście i Berlin, i Stany, no Rosja to siłą rzeczy, ale nawet Czechy są teraz skonfliktowane, o Francji nie wspominając, panie ministrze. Nie jest tak, dlatego że, panie redaktorze, relacja z Czechami, kiedy przyjmowaliśmy władzę, wtedy byłem wiceministrem obrony narodowej, zostałem, były bardzo chłodne i to właśnie ze względu na kryzys uchodźczy. Pamiętam, jak Czesi pytali się, dlaczego Polacy postępują w ten, a nie w inny sposób. Przypomnę, rząd Ewy Kopacz chciał przyjmować imigrantów do Polski. Czesi byli tym zdziwieni i musieli się przekonywać, że nasze stanowisko będzie inne, że wrócimy do tej współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Ona się dobrze układa. To, że są pojedyncze spory dotyczące chociażby elektrowni, to jest naturalne w relacjach z poszczególnymi państwami. W tym nic nadzwyczajnego nie ma. Jakby
państwa mają różne sprzeczne interesy i ważne, żeby umiały je rozwiązywać. Druga kwestia, ma świetnie porównał to, jak można mieć znakomite relacje z Niemcami i z Rosją. Pamiętamy spacery po Molo w Sopocie, pamiętamy, no zresztą nie kto inny, tylko pani Merkel zrobiła Tuska królem Europy, ale dla Polski to oznaczało, nie oznaczało nic dobrego. Zgadzam się tutaj ze stanowiskiem Konfederacji, że politykę należy prowadzić wielowektorowo, ale w tych kierunkach, które są możliwe. Polityki z Rosją w szczególności dziś prowadzić wielowektorowo. Z Rosją, ale z Chinami. PiS przychodząc do władzy miał dobre relacje z Chinami. Pamiętam rok 2016, spotkanie w Warszawie, Xi Jinping, Andrzej Duda, wielkie pomysły, nowy jedwabny szlak, etc., etc. Potem przed Trump powiedział albo z nami, albo z Chinami i Warszawa grzecznie poszła jak za panią matką, za Waszyngtonem. Na tym polega relacja wielowektorowa, że my wygrywamy to, co jest dla nas korzystne. I rzeczywiście za czasów Donalda Trumpa my bardzo dużo ugraliśmy. Proszę pamiętać, że kilka tysięcy żołnierzy wojsk amerykańskich to są żołnierze, którzy trafili za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo za czasów rządu PO-PSL tych żołnierzy w Polsce nie było, panie pośle. Ale kierunkowa decyzja była na szczycie w Walii w roku 14, panie ministrze. Dobrze, ale kierunkowa decyzja mogła się skończyć na kilkuset żołnierzach, na braku dowództwa korpusu, etc. To udało się dzięki Donaldowi Trumpowi i dobrej relacji z Donaldem Trumpem. On też wiedział, że musi szukać sojuszników w Europie. To udało się Polsce załatwić. No, musimy przyspieszać, panie ministrze. Ust nasz górny. Decyzja rządu będzie jaka? Wpuścić, dać pomoc humanitarną, czy ani pomocy, w sensie ani jedzenia, ani żywności, ani wpuszczenia? Jaka będzie polityka polskich władz? Rząd polski zadeklarował wszelką pomoc humanitarną, chociaż dziwię się, że na przykład o tych przybywających w dramatycznych warunkach uchodźców tak Europejski Trybunał Praw Człowieka, tak wszyscy zabiegają, a nie zabiegają na przykład na tych, którzy w dramatycznych warunkach żyją w innych miejscach na Białorusi, w więzieniach białoruskich, na Ukrainie, w wielu innych miejscach, które są blisko granic Polski. Rząd polski zadeklarował tak, my pomoc możemy jak najbardziej przekazać, tylko to musi być zrobione zgodnie z przepisami, a więc ta pomoc, ponieważ osoby te znajdują się na granicy, ale po stronie białoruskiej, musi trafić przez Białoruś, inaczej złamali. Trybunał Praw Człowieka mówi, że Polska powinna dostarczyć tym ludziom żywność, wodę, medykamenty. Szkoda, że nie mówi o tych osobach, jak tak powiedziałem, którym trzeba dostarczyć pewnie medykamenty i pomoc medyczną, które znajdują się w białoruskich więzieniach, a tam schodzi Polacy, którzy przebywają. My możemy i powinniśmy tą pomoc wszystkim nastać świadczyć, ale zgodnie z prawem. Tak, polski transport humanitarny jest gotowy do przekazania tej pomocy, przekroczenia legalnie granicy Białorusi. Pewien temat zawiesiliśmy przy Konfederacji, do tego wróćmy. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Zawiesiłem ten temat małego ruchu, bo tak rozumiem, na granicy polsko-białoruskiej także zdaniem Konfederacji powinien być mały ruch graniczny i wtedy takie osoby mogłyby łatwiej przenikać, bo to w sumie ciekawe, czym się dla pana posła różni granica polsko-białoruska od polsko-rosyjskiej. Mały ruch graniczny polega na tym, że przechodzi się legalną granicę, pokazuje paszport i ktoś to weryfikuje. Tutaj mamy do czynienia z najazdem nielegalnych imigrantów, którzy chcą się nielegalnie przez naszą granicę przedrzeć. Ja ostatni tydzień spędziłem na Litwie, gdzie razem z Polakami byłem, chociażby w Podbrodziu, wiem, że gdzieś w Dziewięniszkach, w Rudnikach, tam już są obozy dla uchodźców i tam przede wszystkim to są nielegalni imigranci z Iraku, mężczyźni, młodzi i to oni stanowią tą wojnę hybrydową. A pana zdaniem Putin, trzeba się przeciwstawić. Powiedział pan poseł, wojna hybrydowa. Czy Władimir Putin uczestniczy pana zdaniem w tej wojnie? No, chyba jest to dla każdego oczywiste, że to jest wojna hybrydowa, nie tylko prowadzona przez Łukaszenkę. Czyli w tej chwili, zdaniem Konfederacji, Rosja nas atakuje. Rosja prowadzi do kryzysu, tak? No jest to logiczne, bo widać przecież jakim szlakiem i kto współpracuje z Łukaszenką. Mały ruch graniczny, rozszczelnienie granicy polsko-rosyjskiej ułatwiłoby infiltrację imigrantów, czy utrudniło, jak pan poseł myśli? Jeszcze raz, proszę powtórzyć. Przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim ułatwiłoby migrację, czy utrudniło? Nie miałoby żadnego wpływu, bo to jest całkiem inny region i mały ruch się dzieje na całkiem innych zasadach.
Chyba pan dobrze wie, że mały ruch prowadzi, polega na tym, że prowadzamy oficjalną granicą z dokumentami, a nie nieoficjalną przez las bez dokumentów ludzi, którzy zostali wprowadzeni z Iraku i zostali siłą przepchani przez ułatwionych procedurach, jest to pewna zasadnicza różnica. Przy odpowiednich dokumentach łatwiej obejść. Jeszcze na koniec, bo czas jest nieubłagany, puentuje Koalicja Polska, puentuje Centrum Sceny Politycznej. Krzysztof Paszyk, no dobrze, jak z tym imigrantami, bo wasi koledzy z opozycji, z Platformy biegają z paczkami, starają się przedrzeć przez kordon, obrażają żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a PSL jak na ten kryzys patrzy, jaka jest recepta pana partii? Już odpowiem na ten z jednym zdaniem, muszę się odnieść do pana ministra Kownackiego. Panie ministrze, no jeśli relacje z Rosją za czasów rządu PiS-u są takie transparentne, takie pryncypialne, no to liczę, że wreszcie ten ruski węgiel nie będzie zalewał Polski, bo ta ilość, która jest importowana za waszych czasów, jest już dzisiaj nie do zliczenia, więc to myślę, że jest też taka wykładnia tego, jak te relacje dzisiaj panie wyglądają. Pośle, natomiast węgiel to pikuś pod względem gazu z Rosji i kontraktu pana premiera Pawlaka. O, naprawdę za gaz to płaciliśmy miliardy dolarów, a węgiel to są raczej miliony, inny rząd wielkości, no i węgiel kupują prywatni głównie importerzy, a nie państwo polskie. Dziękuję panie redaktorze za podniesienie tego wątku, bo nigdy nie dość okazji, żeby sprostować te czasami nieświadomie również przez dziennikarzy powielane nieprawdziwe informacje na temat kontraktu, który został zawarty za czasów pana ministra Pawlaka. Otóż ten kontrakt porządkował bałagan, który zostawił poprzednik z rządu PiS-u, pan minister Jasiński. Nie wiem, czy pan redaktor wie i nasi widzowie, że pan Jasiński wynegocjował taki harmonogram dostaw, że tego gazu by nam mogło czasami zabraknąć. Więc warto też zwrócić uwagę. I warto pamiętać, że interwencja pana premiera Pawlaka skończyła się tym, że Komisja Europejska, że Bruksela musiała nas tego kontraktu za uszy wyciągać. No niekoniecznie, to by programu nie starczyło. Natomiast jeśli chodzi, panie redaktorze, o dzisiejszy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to zwracam również panu ministrowi Kownackiemu uwagę, że trybunały głównie reagują na sytuację dotyczącą krajów członkowskich. Z tego, co mnie wiadomo, myślę, że panu też powinno być wiadomo, Białoruś nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, więc tam nie będzie siłą rzeczy żadnych wystąpień. Natomiast ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę w aspekcie tego kryzysu, na ten element moralny, bo ja jestem zdumiony już któryś tydzień, że środowiska polityczne, które odwołują się do spuścizny chrześcijańskiej, do wartości, mają na sztandarach te wartości wypisane, no, traktują ludzi w bardzo kiepskim położeniu, w sposób niezwykle przedmiotowy. No, zwracam obu panom uwagę, że tam koczują nie młodzi mężczyźni, tylko również też młodzi mężczyźni. Pan minister Kownacki się zgłasza do głosu. Ja już nie mogę tak udzielić, jestem już dawno po czasie i ten nasz czas minął. Ja chciałem, żeby pan sobie poseł Paszyk sprawdził, czym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wtedy by w ogóle zrozumiał, o co chodzi. A te osoby są po stronie białoruskiej, więc jakieś uwagi, jeżeli chodzi o ETPC, to do Białorusi i do ETPC, dlatego że tam są te osoby. Moralnie również, sytuacja nie jest... Niemcy czy Francję do takiego działania. Moralnie sytuacja nie jest prosta, politycznie chyba jest prostsza. Jest to atak Łukaszenki i Putina na terytorium Polski. Warto, żeby także opozycja wtedy wybierała stronę polskiego rządu, a nie stronę białoruską. Jak patrzę na rosyjskie telewizje, to wydaje mi się, że niektórzy posłowie opozycji raczej stają po stronie Putina i Łukaszenki, a nie po stronie Rzeczpospolitej Polskiej. Pan poseł Starczewski stał się bohaterem rosyjskich mediów. Jego filmik hula po rosyjskich internetach i po rosyjskiej propagandzie, nie pomagając racji stanu Rzeczpospolitej. Tak mówią eksperci, a ja się to głosu jakoś tam w mały sposób mogę przyłączyć. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trójka panów posłów i ważne te tematy za nami, przed nami. Jeszcze ważniejsze tematy zajrzymy do... No, gdzie zajrzymy, to państwo zobaczą za kilka minut.